Witam wszystkich patronów. Nie uwierzycie, gadałem do kamery pół godziny i jej nie włączyłem. Autentyk. I to jest teraz na bieżąco właśnie ta sytuacja. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby aż tyle się nagadać i żeby nie odpalić kamery. Dobra, mikrofon jest. Dobra, jedziemy z tematem. I w ogóle takie info. Dzisiaj będzie taka historia, a może nieco inna, a może nieco bardziej taki storytelling, ale również ciekawa, uważam. Ale może niedługo uda mi się skołować jakiś stand-up z żywą publiką w lokalu i dla wszystkich patronów, którzy nie będą mogli być tam na miejscu, to będzie dostępne to właśnie tutaj. No i będziecie mogli sobie to oglądać i mam nadzieję, że to będzie niezła frajda. W ogóle mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. Zobaczymy. W ogóle rozgorzała taka bardzo duża dyskusja tutaj ostatnio. Plemię spod herbu cebuli domaga się swoich praw i ich też również zapraszam. Dzisiaj na przykład jest festyn w Rzepinie, darmowa wata cukrowa, wejście free, kiełbaski. Kto wie, może nawet jak awanturę zrobicie, to dostaniecie dwie te kiełbaski. Także nic straconego. Na stand-up was nie zapraszam, bo to będzie w lokalu. Pewnie będzie trzeba coś zamówić. No wiecie, a nie tylko wejść, skorzystać z toalety i wyjść. Także to tyle. No i co, patroni? Jedziemy z tematem. Dzisiaj opowiem wam, jak zaczęła się moja przygoda z tatuowaniem. W ogóle, jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że zawsze gdzieś tam przejawiałem też talent taki plastyczny. Na Instagramie tam niżej. Mam nawet jakieś prace na matury, malowałem plakaty i to mi mega wychodziło. Nawet tam ludziom też to malowałem. Za pieniądze oczywiście, bo przecież co się będę pierniczył. No ale też na swoich maturach pamiętam, że namalowałem. Ja te plakaty zostawiłem na korytarzu i w ogóle wybuchła wtedy afera, pamiętam, bo szukali mnie, kto to, czyje to prace, kto to namalował. Ta sekretarka tam latała. O, Matejko chyba, Matejko nie. A, on nie żyje, kurwa. No i znaleźli mnie tam generalnie i ona poprosiła, że jak mogę, to żebym podpisał w ogóle to, że te plakaty i oni sobie oprawiali to w szybę. No i oni sobie to oprawili, to nawet wisiało w sali. Ja pamiętam, nawet siedziałem tam na jakimś przedmiocie i mówię tam do tej babki, że o, a wie pani, że to ja balowałem? Zamknij mordę, latała, nieudaczniku. To jest niemożliwe, po prostu siedź cicho. No i także nawet nie wierzyła, no nie? No i nawet też mi się zdarzył taki epizod, że sobie stałem na korytarzu i podchodzi do mnie nauczycielka niemieckiego. Ale ona nie uczyła mojej grupy, tylko grupę obok. No i oni tam jej powiedzieli, że ja potrafię rysować, bo ona się ich tam pytała, czy nie znają kogoś takiego. No i podchodzi i mi się pyta, tam wzięła mnie na bok. Mówię, o kurde, czy potrafię rysować? Mówię, że no coś tam. Coś nie, coś potrafię. No. Okazało, że ona chce dla dziecka tam do pokoju takie postacie. Też mam to na Instagramie, tam niżej, z Disneya. No i ja to zrobiłem tak nawet pro i ona powiedziała, że załatwi mi ASP. Że ASP, że Akademia Sztuk Pięknych, ale ja po prostu nigdy nie mogłem tego robić na zawołanie, na siłę. Ja tak samo jak byłem mały, to zawsze jak była noc, to ja nagle trzeba było iść spać, a ja wtedy, że do rysowania. I mówię, że blok, kartkę, a tam wiadomo było, że spać, kurwa, wieczorynka się skończyła, a nie, będziesz rysował, rano będziesz rysował, rano się rysuje, a ja mówię, oszalałaś, mówię, artyści tworzą w nocy, a Nirvana, Guns N' Roses, te wszystkie hity powstawały w nocy. No ale nikt mnie nie rozumiał, olali to. No i tak sobie leciały lata. Ja tak z doskoku rysowałem sobie, malowałem, ale nigdy dłużej tego nie mogłem robić, bo po prostu musiałem mieć tą tak zwaną wenę. Na studiach już takie popularne stawały się już te tatuaże. W ogóle tam nawet był dostęp na YouTubie, można było coś znaleźć, jakieś tutoriale, ale naprawdę to były takie jeszcze tutoriale w języku angielskim głównie. Tu na polskim YouTubie to prawie nie było nic. I ja się zacząłem tym naprawdę mega interesować. No bo, że to rysowanie i tak dalej, no i tatuaż, wiecie, fajny zawód, opłacalny, podobało mi się. I zacząłem wszystko oglądać, ale to wszystko, naprawdę. Ja się nauczyłem, jak te maszynki wyglądają, części, igły, oznaczania, dosłownie wszystko. Teorię miałem naprawdę w małym palcu. Głównie jeżeli chodzi o taki old school, czyli o maszynki cewkowe, bo mamy maszynki rotacyjne, cewkowe, no teraz to te peny, kartridże jednorazowe, to trochę zupełnie inna bajka. A ja wtedy to jeszcze się uczyłem właśnie taka stara szkoła. No ale co, ciężko było gdzieś tam zacząć sobie od tak. No i każdy mówił, że idź do jakiegoś studia tatuażu, może cię przyjmą na staż, nawet jak tam będziesz zamiatał czy coś, to oni cię tam przyjmą, może będziesz podpatrywał. No i ja mówię, kurde, mówię, dobra. I pewnego dnia w Kielcach było takie studio Golden Watch Tattoo. Ja pamiętam, że tam poszedłem. I normalnie było ta cała siedziba tego studia,
Patrzę na szyld, mówię, wchodzę normalnie, na piętro wychodzę i jak na złość, przy ladzie, dwie piękne dziewczyny, ja wchodzę w puchówce w ogóle, tutaj rękawiczki, jeszcze brakowało mi takich bombek ze śniegu, jak na sankach się wracało, jak się było małym. No i generalnie one na bank sobie pomyślały, kurwa, nawet tutaj te żule wejdą. No zobacz, nawet na piętro ci wejdzie. Ale podchodzę do lady, one tam czują. Alkoholem nie czuć, no to o co tu chodzi? No i ja zaczynam tłumaczyć, że po prostu te tatuaże, że chciałem się nauczyć, że może na jakiś staż, że ja tu mogę nawet zamiatać i tak dalej. A one były w szoku, one się patrzyły po sobie, zaczęły się uśmiechać w ogóle, i nagle jedna z nich się odwraca i woła tam na zaplecze: Szymek, chodź tu, zobaczysz, bo nie uwierzysz. No i woła gościa, młody taki chłopak.